Dla mnie kult Maryjny był zawsze zagadką. Trochę tego nie rozumiałem, trochę mnie to dziwiło. Wspominałem moją babcię, dla której Matka Boska no, była taką szczególną opiekunką i do niej się modliła i to jakoś mocno mi utkwiło w pamięci. Także ona była dla mnie takim trochę pośrednikiem w podejściu do tego motywu, do motywu zwiastowania. Przyjąłem chyba taką postawę właśnie analogiczną do Marii, to znaczy zaufanie wierze. Jest tajemnica, trzeba się z nią zmierzyć. Nie do końca albo w ogóle nie rozumiemy, co to wszystko znaczyło. Niemniej było jakby kluczowe. Za tym poszedłem i postarałem się podejść do tego, trochę odrzucając właśnie cały ten bagaż tradycji malarskiej, jaka się wiąże z tym motywem. Jest dużo świetnych rozwiązań, genialnych, no, zaczynając od zwiastowania Fra Angelico z klasztoru San Marco we Florencji. Ale jeden obraz utkwił mi w pamięci z naszych warsztatów w Tyńcu, gdzie spojrzenie było jakby zza anioła, w stronę Marii, która zszywała jakieś bryty tkanin do świątyni. Były to tkaniny w kolorze szkarłatu i purpury, więc szkarłat, purpura i szmaragd szaty. I na tym chciałem oprzeć jakby rozwiązanie obrazu. Natomiast wnętrze, no tutaj też jest pytanie. Na pewno było to bardzo proste wnętrze skromnego domostwa, być może ściany z trzciny czy z gliny i jakieś proste okno, otwór, prześwit. Problem skrzydeł jakoś nie robił na mnie wrażenia. Po prostu uznałem, że anioł będzie posłańcem, będzie kimś, kto przekazuje tą wiadomość, tą tajemnicę. W mniejszym obrazie Maria trzyma igłę, pojawiają się tam jakieś nici, więc jest to takie bardziej anegdotyczne. W tym większym obrazie już tego nie ma. Są tylko te trzy kolory, które jakby rozwiązują obraz. I starałem się chyba oprzeć na własnej tradycji malarskiej, to znaczy na tym, że upraszczamy, traktujemy powierzchnię płótna bardzo oszczędnie. W tą stronę to poszło. Zawsze, kiedy podejmuję się jakiegoś tematu w sztuce, staram się dobierać odpowiednią formę, aby uniosła ten temat. Takim pomysłem teologicznym było na to, aby pokazać tę scenę z perspektywy Ojca, tego, który wysyła swojego Syna poprzez Ducha Świętego do łona Najświętszej Marii Panny. Dokonuje się wcielenie. Największa historia bliskości Wszechświata. Oto Bóg przez cały Stary Testament przybliżał się do człowieka po jego grzechu i w momencie kluczowym zbliża się do człowieka tak mocno, że przyjmuje jego naturę. Dlatego chciałem, aby to właśnie była perspektywa Ojca, pełna miłosierdzia i pełna miłości. Bóg zesłał Syna na świat, aby nas odkupił. I właśnie na tym obrazie mamy tą perspektywę powietrzną od góry. Pokazuje na tym obrazie intymne spotkanie Gabriela z Matką Najświętszą. I zależało mi, żeby również w tym obrazie pojawił się ten aspekt paschalny. Czerwieni, która symbolizuje zarazem miłość, mękę oraz jest kolorem Ducha Świętego. I widzimy właśnie na tym obrazie cztery punkty. To są dłonie Gabriela, to jest taki blik na szacie Maryi, który przypomina ranę, a Twoją duszę miecz przeszyje.
i dwa punkty abstrakcyjne, kwadraty. Razem tworzą na poziomie optycznym krzyż. Krzyż, który jest już zapowiedzią tego, co się wydarzy później. Natomiast również bok tego obrazu, który jest tondem, jest okrągły, jest w kolorze czerwieni. A jak wiemy w ikonografii, okrąg symbolizuje doskonałość, która symbolizuje Pana Boga. To są takie główne warstwy tego obrazu. Malowałem ten obraz farbami akrylowymi. Zależało mi na głębokim macie. No i na tej perspektywie. To, co mnie inspirowało od strony tradycji, to freski mojego współbrata Fra Angelico, które właśnie pokazują zawsze to spotkanie jako takie godne, intymne. Ta atmosfera na jego obrazach jest niesamowita. Kolorystyka powoduje taki niesamowity klimat na tym obrazie. Ma się wrażenie, jakby się było domownikiem tej całej sceny. Dobra, to nie jest film. To jest jedna scena, jeden moment. Kiedy Maria wypowiada słowo fiat, zgoda. Dlatego Maria ma wzrok skierowany ku górze. Nie patrzy na anioła, nie ma kontaktu wzrokowego z aniołem. Anioł patrzy na Marię, ale Maria patrzy już w górę. Duchowo zwiastowanie jest jednak najważniejszym momentem w historii ludzkości. To jest moment totalnej zmiany. I to w zasadzie dotarło do mnie, zanim zaczęłam malować obraz, i to też mi towarzyszyło w czasie całej pracy nad obrazem. Malarze europejscy zazwyczaj, co według mnie jest fascynujące, nie tylko z powodów estetycznych, malarskich, ale też teologicznych, zawsze umieszczali sytuację zwiastowania tu i teraz. Czyli to, co się dzieje się tu i teraz. Chyba w kontekście malarstwa współczesnego to chyba ma przynajmniej dla mnie duże znaczenie. Pomysł, potraktowanie tła, pozostawiając w zasadzie śnieżno-białe płótno. Wydaje mi się taki oczywisty, że jednak po prostu biel to Bóg, że zamieniłam po prostu złoto na biel. Ogromnie lubię obraz Antonella de Messiny, Zwiastowanie, na którym nie ma Gabriela, jest tylko Maria. W małym Zwiastowaniu, ponieważ nie jest obrazem przeznaczonym do kultu sakralnego, tylko obrazem przeznaczonym do kultu domowego, do kultu prywatnego, mogłam sobie pozwolić na zupełnie inne ujęcie i zupełnie inny sposób myślenia. Namalowałam samą twarz Marii bez postaci Gabriela. Chciałam, żeby ona była zaskoczona tym, co się dzieje, czyli to jest ten moment haire, ten moment przywitania, pozdrowienia anielskiego, ten pierwszy moment, czyli zupełnie inna sytuacja niż ta, którą odmalowuję w dużym zwiastowaniu. Bardzo dobrze mi się malowało nad tym małym zwiastowaniem i bardzo, bardzo je lubię i aż mi żal, że ono wyjdzie z domu. To, o czym myślałem na początku i co najdłużej mnie zajmowało, to postać Marii. W każdym aspekcie. Chciałoby się wiedzieć, jak ona wygląda, jaki to ma być typ człowieka, jak się ma zachowywać w tej scenie. Na podstawie ogromnej ilości różnych przedstawień zwiastowania wyciągnąłem takie wnioski dla siebie, jak ja bym chciał, w którym kierunku pójść. Chciałem uniknąć takich przedstawień karykaturalnych, gdzie Maria jest nazbyt uduchowiona w taki sposób nawet nie przekonujący, a już na pewno dla współczesnego człowieka niestrawny. Ksiądz profesor Starowiejski tłumaczył, że wyrażenie
gratia plena nie można tłumaczyć tylko jako pełna łaski, ale pełna powabu, wdzięku, piękna. Tą prostotę i wdzięk dziewczęcy Marii przedstawiłem w takich tonach prostych, tak, nawet ludowych. Nie chciałem, żeby była właśnie taką jakby zmanipulowaną przez tą sytuację, tylko po prostu, żeby była w pełni podmiotem, która ma swoje jakieś takie życie duchowe, swoją podejmuje wielką decyzję. Ale jednocześnie myślę, że dla współczesnego człowieka taka bezpretensjonalna Maria jak najbardziej będzie przekonująca. Anioł nie jest człowiekiem i byłoby mi szkoda malować właśnie anioła w sposób taki uwspółcześniony, czy jakiś taki psychologizujący, czy nawet wiem, że jest taki dylemat, czy malować ze skrzydłami, czy bez skrzydeł. Anioł jest postacią kosmiczną, jest po prostu inny, ma inne ciało, ma inną psychikę. Nie wiemy dokładnie, jaka jest ta psychika. Można się domyślać, że jest bardziej powściągliwy. Angelos znaczy posłaniec, czyli ktoś skoncentrowany na swojej misji, który funkcjonuje w logice służby, czyli ma misję do spełnienia. I ja właśnie takie te akcenty chciałem podkreślić, właśnie takiej rycerskości czy archaiczności. Można się dopatrzeć i średniowiecznych inspiracji bizantyjskich, ale również współczesnych, jako takiego superbohatera, nawet komiksowego. Między tymi dwoma postaciami jest duży kontrast. Ta scena właśnie nabiera przez to takiego zderzenia dwóch odmiennych zupełnie światów. Żeby była bliska też współczesnemu widzowi. Czy to się udało, to już oglądający oceni. Kiedy patrzę na tą scenę, na tą tajemnicę, szczególnie ciekawe wydaje mi się to, że Bóg przychodzi do Maryi, Bóg zsyła anioła, który przychodzi do Maryi, która w zasadzie jest 13-14-letnią dziewczyną. Z naszej perspektywy jest dzieckiem, małą dziewczynką. Oczywiście w tamtych czasach była już postrzegana jako młoda kobieta. Jednak ona staje po prostu w gotowości, przyjmuje ten dar, ale też przyjmuje to wielkie obciążenie, które teraz na nią spada za sprawą podpisania pewnego porozumienia między nią, między człowiekiem, a Bogiem. I podobnie ja, jako twórca, chciałbym teraz stanąć w gotowości wobec tego obrazu, przyjąć go, ale też podjąć wszelki trud, żeby stworzyć obraz jak najlepszy, taki, na który mnie stać. Jeśli chodzi o sam obraz, to on powstawał przez pół roku. Najpierw pojawiły się szkice, potem zacząłem przenosić ten obraz na format. Zdecydowałem się tutaj na większy format, ponieważ chciałem zadziałać przede wszystkim skalą. W codziennej praktyce zajmuję się formatami mniejszymi. Tutaj jednak ta skala, monumentalizm wydały mi się ważne. Chciałem, żeby postacie były zbliżone do ludzkich, żeby były podobne do rzeczywistych. Sięgnąłem też do tradycji malarstwa barokowego, do Caravaggia. On często w swoich obrazach, szczególnie w takim zwiastowaniu, które stanowiło, myślę, taką bezpośrednią inspirację do tego obrazu, namalował anioła w górnej strefie obrazu, w dolnej zaś dzieje się pozostała akcja. W wielu innych jego obrazach stosował podobny manewr i to wydało mi się ciekawe i też interesujące, dlatego postanowiłem od tego zacząć. Stwierdziłem też, że wolałbym pozbawić tej sceny wszelkich niepotrzebnych dodatków, dlatego u mnie obraz skupia się na dwóch postaciach, na Aniele i Maryi i na dialogu, który pomiędzy nimi zachodzi, a tło jest raczej pozostawione, wyciszone. Dopełnia tylko tej sceny. Chciałem też w jakiś sposób bardziej współczesny, może mniej oczywisty, pokazać anioła. Nie chciałem mu dorabiać skrzydeł. Zdecydowałem, że zagram tutaj elementem draperii w taki sposób, aby te draperie formowały się w coś na kształt skrzydeł. To była moja inspiracja, mój pomysł. Thank you.
Zdecydowanie jest chyba jednym z najtrudniejszych obrazów, które do tej pory malowałem. Mam nadzieję, że obraz wygląda tak, jak powinien, że spełni jakby oczekiwania wiernych. Jak się zabierałem do namalowania, powstają zdjęcia, wiele zdjęć, zdjęcia twarzy, zdjęcia dłoni, stóp, ułożenie ich, ustawienie odpowiednie. Powstają szablony na wzór takich dawnych warsztatów malarskich. Potem jak już jest rysunek przeniesiony na płótno, następuje proces malarski. Modele jakby jedna osoba jest z mojej rodziny, to jest postać Maryi i rzeczywiście ma na imię Maria. Jest to moja siostrzenica, pół Sycylijka, pół Polka. Anioła wybrałem spośród kolegów moich synów i od razu wiedziałem, że będzie to kolega Samuel, malarz, który ma taki właśnie wygląd aniołka. Kolorystyka jest moja, taka z palety, którą wypracowałem sobie przez 30 lat malowania. No wiedziałem tutaj, że postać anioła musi być biała, jakaś taka może niematerialna. Maryja, no taka jak na obrazach z dawnych, w szacie niebieskiej. Myślałem też o białej lub troszeczkę czerwonej, ale w rezultacie dla dobra obrazu została niebieska. Biała chusta na głowie. Ja od samego początku mojej drogi malarskiej, od lat 90. czy jeszcze wcześniej, cały czas myślę o duchowości, o tym, żeby obraz miał jakby wymiar sakralny. I niezależnie od tego, czy jest to abstrakcja, czy figuracja, zawsze staram się, żeby to był obraz taki do kontemplacji. Chociaż droga do tego była zawiła i chyba trudna. Zwiastowanie jest dla mnie tematem, motywem, który jest przede wszystkim radosny. Jest mówi o nadziei, właściwie nadziei i tajemnicy, która jest dla człowieka czymś bardzo ważnym, bo tak czy inaczej życie człowieka kończy się śmiercią i to jest jakby nieuniknione, a ten temat wprowadza właśnie nadzieję dla nas i dla osób wierzących na pewno. Daje inny wymiar naszej rzeczywistości. Skupiłem się na interpretacji dialogu, który mamy w Ewangelii Świętego Łukasza. To było o tyle fajne, że ten dialog nie ograniczał mnie od strony artystycznej. Po prostu to były słowa, do których musiałem dobrać scenografię, dobrać rekwizyty, kolorystykę, czyli po prostu musiałem od strony artystycznej się zająć jakby kompozycją całego obrazu. Dlatego też to było takie bardzo otwarte zadanie. Myślałem o zakomponowaniu na początku w poziomie obrazu, potem w pionie. Wykonałem parę szkiców kompozycyjnych, one były określone tylko plamami, bardzo, bardzo takie szybkie. Nie były to szczegółowe szkice, powiedzmy, rąk czy twarzy. To sobie zostawiłem właściwie już na malowanie na płótnie. Duży obraz postanowiłem tą gamę troszeczkę rozświetlić, troszeczkę zwiększyć ilość kolorów, zestawień barwnych. Troszeczkę chciałem ten rodzaj
radości, który gdzieś tam jest w tym temacie. Ta radość, która wynika z zestawień barwnych, czy Frangelica, czy Piero della Francesca, z wyszukania gamy barwnej, to w tradycji malarstwa było dla mnie ważne i przez to też, no, czy starałem się po prostu w tym jakby się do tego odnieść, w tym się znaleźć. Bardziej właśnie tak współcześnie, ale jednocześnie nawiązując do tej tradycji. Zwiastowanie jest początkiem zbawienia człowieka, ludzkości, świata. Dokonuje się odmiana tej rzeczywistości, pewne jakieś takie przenikanie tych dwóch, wydawałoby się, oddzielnych światów, wcześniej oddzielnych, ale dzięki Maryi, dzięki łasce Maryi następuje ich zjednoczenie. Jaki ma to związek dla mnie jako dla malarza? Taki, że też patrzę na rzeczywistość wokół Maryi, czyli po prostu rzeczywistość, która dotyczy nas jako ludzi, że ona poprzez ten akt zwiastowania może być rzeczywistością zbawioną, taką się staje, do tego zmierza. I ja staram się też właśnie w taki odmieniony sposób spojrzeć, przynajmniej odszukiwać tego znaczenia rzeczywistości. Ten obraz malowałem w ten sposób, że wpierw powstawało mnóstwo szkiców. W trakcie malowania są dla mnie sposobem myślenia. To znaczy myślę o jakiejś całości i o detalu szkicuję. Ilość tych szkiców świadczy o takim ciągłym szukaniu w trakcie malowania, więc to nie jest tak, że po prostu wpierw powstał rysunek i ja go wypełniłem i namalowałem. Też miałem taki sen o tym obrazie, to znaczy przyśniła mi się jakaś kompozycja, jego ogólny widok i tego się już potem trzymałem. To jest pewna kompozycja owalna, ma też związek z oddechem, z ruchem. Zwiastowanie jest jakby początkiem życia. Początkiem życia jest oddech, ruach. Jeśli chodzi o formę abstrakcyjną, właśnie żeby obraz był takim wdechem, wydechem, początkiem wszystkiego. Budowałem obraz kolorem. Kolorem i kompozycją. Kolor ma tutaj dla mnie fundamentalne znaczenie. Właśnie znaczenie, również znaczenie ma kolor. Oczywiście ten kolor oddziaływuje przede wszystkim zmysłowo, czyli uzmysławia to, co się tutaj dzieje na tym obrazie, a dzieje się coś pomiędzy poszczególnymi elementami. Jakaś jest przestrzeń, która jest jakaś wspólną przestrzenią do właśnie dialogów, do oddziaływań. Tutaj to jest scena spotkania Maryi i anioła w obecności Boga, Ducha Świętego, małego Jezusa. Jest też jakby część dolna, która jest ziemią, część górna, która jest niebem, bardziej świetlista. Ta dolna jest właśnie zacieniona, bardziej materialna, więc jest to też spotkanie materii ze światłem. Dla mnie malowanie było też aktem poznawczym. To jest dla mnie szok, że Bogu się chciało interweniować między ludźmi w ich bałagan. I zaczął to robić tak dyskretnie. Jeszcze zapytał, czy chce ta dziewczyna w tym wziąć udział. To dla mnie zadziwiające. Jak myślę o tym z wiarą, że to się wydarzyło, nie ma na to słów ludzkich. To jest wielkie piękno. Jak to malowałam? Bierze się szkicownik, konstruuje się obraz, jakoś się maluje. No, farby, tempertyna. Stoi się przy sztalugach x godzin i się dzierga po prostu. Się dzierga. Na stołek trzeba było wejść, bo to duże. Kijem podeprzeć rękę, bo po prostu szczegóły. Ileś warstw na tej sukni, bo to ten wyschnie, to inny kolor. To jeszcze raz i jeszcze raz. I w takim świetle, i w takim. Strasznie dużo się myłam pędzle, bardzo dużo, żeby było czysto, żeby było światło czyste, żeby świeciło. Muszą być czyste pigmenty. Miałam wspaniałą modelkę. Dziewczę po prostu tak jakby miała ją dotknąć, to zniknie. Taka była dziewczynka. Jest dużo wspaniałej tradycji, z której można czerpać.
Są elementy, na przykład ta zieleń, to jest ten synteza hortus conclusus, czyli ogród zamknięty. Są dwie perspektywy, jest perspektywa obserwatora, ta zwężająca się i ta ze strony nieba, więc to jest taka nawiązanie do ikony. Anioł z kwiatem, no ale to osobiście uważam, że nie mógł bez kwiatów. To uważam osobiście, że nie mógł. Ja bym nie przyszła bez kwiatów z taką sprawą. Musi się za obłokiem Pan Bóg zasłonić, bo inaczej się nie da go po prostu zaznać bez przejścia na tamten świat od razu, więc się zasłania. I to jest obłok tak uproszczony do tej formy, to rzeczywiście to jest tradycja ikony bizantyjskiej. Piera della Francesca, śmiem, po prostu się w niego wpatruje, bo ma te postacie, ale wydaje mi się, że one już tak bytują na granicy tego i tamtego świata i mentalnie, duchowo Matka Boża musiała jakoś wejść w kontakt z Panem Bogiem, więc odrobinę, jeśli udało mi się jakby przekazać tego, że ona się tam spotyka z Panem Bogiem, jest tu obecna, skonkretyzowana w sukience współczesnej właściwie prawie. Nie wiem, czy się da namalować tak zwaną duchowość. Widzimy figury. Nie wiem, czy ktoś z nas widział anioła, jak wyglądała Maryja. No, jak wyglądała Maryja, nie jesteśmy tak bezradni, bo ona była piękna, musiała być piękna, bo była młoda. Więc cała akcja zwiastowania, wydaje mi się, przebiega gdzieś w nas, w naszej psychice gdzieś. Obraz jest, ma to wyzwolić jakoś. Myślałem o tym, żeby obraz był tylko pośrednikiem w takiej sytuacji, nie zatrzymywał na sobie. Starałem się włączyć taki pejzaż polski w ten obraz. Jeżeli ta sytuacja zwiastowania gdzieś się zaczęła, powiedzmy, to była wiosna, to ona mogła spowodować to, że od tego punktu, od tego miejsca, nawet geograficznego, zaczyna się coś, co my określamy powrotem życia, że zaczynają soki pulsować, ziemia zaczyna wydawać jakieś kwiaty, trawy zaczynają zielenieć, drzewa zaczynają rosnąć. Podczas gdy w tym pejzażu takim pionowym widać jeszcze pola, które są zaorane, niepokryte niczym, widać może gdzieś tam jakąś oziminę, czy w głębokim tylnym planie jeszcze jest śnieg. Wydaje mi się, że to jest taka jakby taka alegoria, analogia do tej sytuacji, że tu zaczyna się życie, w tym momencie i w tej przestrzeni zaczyna się życie. Dla mnie to jest taka historia o wielkiej opatrzności Bożej, że jesteśmy w dobrych rękach, ale musimy powiedzieć to tak i zgodzić się na wszystko, co się wydarza po drodze. Jakaś podróż duchowa została przeze mnie, podróż duchowa, ale i malarska została odbyta. Teraz czy ten widz, człowiek, który będzie patrzył na to, na ile on zostanie zainspirowany, na ile zostanie pociągnięty w tą rzeczywistość, czy ona do niego przemówi. Ja mam nadzieję, że coś się wydarzy takiego.